Jeszcze więcej lawy. Kolejne odkrycie w wulkanie. Erupcja wulkanu Cambrevieja. Nowy otwór w wulkanie. Wypływa jeszcze więcej lawy. Instytut Wulkanologii Wysp Kanaryjskich poinformował, że w wulkanie Cambrevieja na wyspie La Palma pojawił się nowy otwór, z którego intensywnie wypływa lawa. Nowe źródło lawy powstało na południowy wschód od krateru. Według specjalistów z ośrodka naukowego kolejny otwór z wydostającą się magmą wulkaniczną świadczy o tym, że scenariusz szybkiego uspokojenia Cambrevieja jest obecnie mało realny. Pracujący na La Palmie wulkanolodzy potwierdzili, że w ostatnich godzinach zwiększyło się drastycznie wydzielanie lawy przez Cambrevieja. Zastrzegli jednak, że pojawienie się nowego strumienia magmy wulkanicznej nie stanowi jeszcze zagrożenia dla lokalnych populacji. Ponad 1800 zniszczonych budynków. Eksperci szacują, że w ciągu ostatniej doby lawa zajęła ponad 50 hektarów terenów na La Palmie, a łączna powierzchnia pokrytego przez magmę terenu to blisko 740 hektarów. Tymczasem lokalne władze, powołując się na zdjęcia satelitarne, twierdzą, że do piątkowego wieczora wulkaniczna magma zniszczyła na La Palmie ponad 1800 budynków. Zapowiedziały też, że wraz z nasilającą się erupcją wulkanu w najbliższych godzinach należy spodziewać się pogorszenia jakości powietrza na wyspie. Kanaryjski rząd podał w piątek wieczorem, że w kilku miejscach wyspy wojsko prowadzi prace służące usuwaniu wulkanicznych popiołów z miejsc użyteczności publicznej.